Witam serdecznie Państwa. Organizatorem głównym jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Gryfała Śląskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 1. Wspólnie dzisiaj razem staramy się zorganizować pomoc dla Damiana i Anety, którzy ulegli wypadkowi. Dzisiaj zorganizowaliśmy turniej charytatywny, w którym 6 zespołów bierze udział, a zarazem też prowadzimy stoiska z grillem, z kiełbaską, również z bigosem, z ciastami. Wszystkie środki zebrane z dzisiejszego turnieju właśnie przekażemy na rehabilitację Anety i Damiana. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, kim tutaj dla szkoły, dla środowiska jest Damian? Damian przede wszystkim jest naczelnikiem OSP Rząsiny. Jest również absolwentem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Gryfała Śląskiego. Również jego siostra Nikola chodzi do tej szkoły. Mama zatem też uczestniczyła w życiu szkoły. Czyli jest osobą spokrewnioną w sensie tym, że ściśle ze szkołą, Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Gryfała Śląskiego. Pomagamy, bo taka jest nasza chęć i wola, a zarazem też chcemy wspomóc w tym trudnej sytuacji. Wiemy, że Damian miał 2 małych dzieci, również wiemy, że uległ wypadkowi, przeszedł wiele operacji, czeka go ciężka rehabilitacja, a jedno z dzisiejszych działań właśnie ku temu jest, aby jemu pomagać i jego mamie. Rozumiem wszystko. Dziękujemy w takim razie bardzo i życzymy, żeby ta akcja się udała, żeby przyniosła odpowiednie zyski, żeby ona miała rację bytu w Gryfowie. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję wszystkim zespołom, wszystkim zaangażowanym w dzisiejszy właśnie tą akcję charytatywną, tych, którzy pomagali, tych, którzy sponsorowali. Należy też powiedzieć, że wiele firm też wspomogło dzisiejszą akcję, między innymi Pastrans, między innymi piekarnia państwa Horbacz, między innymi Gradix pana Romana Stany, również pizzernia Lastoria, również sklepik Piwniczka. Również jeszcze wiele innych podmiotów gospodarczych, które dzisiejszą tą akcję właśnie wspierają, pomagają, a zarazem umożliwił nam, aby ta impreza kulturalno-sportowa, zarazem charytatywna dzisiaj się odbyła. Ja jeszcze może jedno pytanie w takim razie. Tu jest bardzo dużo zespołów, które będą grały mecze. Skąd ci ludzie są? To jest środowisko, powiedzmy, też związane z Damianem, bo też on, jak wiemy, jest naczelnikiem OSP Rząsiny, czyli też jest wielu strażaków, ale to są ludzie z różnych stron, czyli z Rząsin, z Ubocza, z Biedrzychowic, z Olszyny, z Gryfowa. Większość są to ludzie, którzy znali Damiana i chcą mu pomóc w tej trudnej sytuacji. Jest to środowisko lokalne, ale wszyscy znali go i chcą mu pomóc jako nie tylko człowiekowi, a też również jako naczelnikowi OSP Rząsiny. A ile tych zespołów tu jest? Dzisiaj mamy 6 zespołów, czyli około 60 zawodników. Właśnie chciałem wspomnieć, że jednym ze sponsorów właśnie dzisiejszej imprezy jest firma Tytan Państwa August, którzy zasponsorowali właśnie te piękne puchary, te piękne statuetki i dzisiaj właśnie te zespoły otrzymają na pamiątkę w związku z tym wydarzeniem charytatywnym właśnie pamiątkowe puchary. Również mam do sprzedania pamiątkowe magnesy, które upamiętniają właśnie tę dzisiejszą imprezę charytatywną, a firma Tytan, która zresztą widnieje na tym emblemacie, właśnie jest sponsorem tych oto pucharów pamiątkowych, które każdy zespół otrzyma, niezależnie które miejsce zajmie w tym turnieju. No to było moje dodatkowe pytanie. Już wiem, wszystkie zespoły dostaną puchary. Thank you.
Damiana i dla jego mamy. Chcieliśmy wiedzieć, jakie pani wnosi w tą akcję swój wkład. Ewentualnie szkoła. Szkoła myślę, że ogromny, bo przede wszystkim udostępniamy nieodpłatnie cały obiekt sportowy. Nasi rodzice upiekli ciasta. Tutaj nasz rodzic też wspomaga w prowadzeniu kawiarenki. No i oczywiście cała szkoła się zintegrowała, bo tydzień temu podczas mszy świętych prowadzona była akcja charytatywna i właśnie mam uzbierane pieniążki, które chcę wręczyć członkom rodziny od nas ze szkoły. Super. Czy te panie charytatywnie wykonują swoją pracę dzisiaj? Tak. Wszyscy tu jesteśmy charytatywnie dla pana Damiana i jego mamy. Rozumiem. Panie, które tam odpowiadają za rożno, za tak, tak. Też robią to. Wszyscy robimy to, tak, pracujemy charytatywnie w szczytnym celu, ale super jest to, że w takich sytuacjach społeczeństwo może się zintegrować i możemy liczyć na pomoc. Proszę powiedzieć, czy pani osobiście zna Damiana? Nie. To jest osoba tylko, która po prostu uległa wypadkowi, tak, której potrzebna jest pomoc. Której potrzebna jest pomoc, tak. Rozumiem. I jesteśmy tutaj solidarni. W życiu nigdy nic nie wiadomo i wielkie serce trzeba zawsze mieć. Tak, różnie może być. Dziękuję w takim razie bardzo. Proszę. Dziękuję. I zapraszamy. No to nie nakładam. Muszę poczekać. To trzeba uspokoić. Dzień dobry. Dobra. Co? Ładnie poukładać. A wiesz co, Ania? A może wszystkie wody po prostu wodę przykładają? Bo chciałem się martwić. Dobra. Nie? Bo woda dwa złote, czy mniejsza, czy mniejsza. Ale jest tak strasznie wielki. Dobra. Na płytę też postawię. Tak jest. Dzięki. Czekaj. Ale tu jest kolejka. Ale kurczę, to musi być super herbata. Będę miała po niej super moc. A my, korzystając z okazji, zapraszamy wszystkich na najpyszniejsze kiełbasy na świecie. Moje pyszniejsze niż koleżanki, proszę pana. A może tą taką przypisaną? O, ale palce liczą. Polecamy. Dobry profil? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak wy, jak się uległ w telewizji. Co to się zaczyna? Starczę. Nie. Wiesz, nie jest tak. Powiedz mamy, że nie mam drobnych. Chociaż na pół, dobrze? Ja mam już zgodę. Nie herbatę. Musisz się zachodzić. Do ciebie pytanie. Widzę, że jesteś bardzo zaangażowana, bo i we Lwówku byłaś i u nas jesteś. Czy ty to robisz społecznie, czy w pracy jesteś, czy prywatnie, czy służbowo? Jak tutaj się w ogóle znalazłaś, powiedz? To jest bardzo dobre pytanie. Kochani, przede wszystkim działam społecznie tutaj dla Damiana i dla jego mamy. Damian jest strażakiem OSP w Rząsinach, uległ wypadkowi na terenie Niemiec razem z mamą i dlatego jako również ratownik KPP przy OSP w Gryfowie Śląskim. Wspomagam Damiana i jego mamę tak jak mogę. Ja kiedyś może też będę potrzebowała pomocy. Damian nigdy nie odmówił pomocy, zawsze był z nami. Warto tutaj wspomnieć akcję Moto Tigers, która odbyła się w ubiegłym roku w grudniu. To były Mikołajki. Słuchajcie, Damian wtedy był. Damian bezinteresownie przyjechał, Damian pomagał, Damian się udzielał. Dlatego dzisiaj ja, jako jego koleżanka również z OSP, jestem tutaj, wspomagam charytatywnie. Słuchajcie, zapraszam was wszystkich naprawdę bardzo serdecznie. Świetne mecze, super jedzenie, kiełbaski, bigos na winie, z tego co pamiętam, przepyszne ciasta. Słuchajcie, no serdecznie zapraszamy. Madziu, dziękujemy ci bardzo. Dziękuję. Powiedz mi jeszcze tylko, czy ty tu jesteś prywatnie dzisiaj? Oczywiście, ja jestem cały czas prywatnie, tak więc nie, no trzeba się wspomagać, tak więc dzisiaj dbamy o bezpieczeństwo piłkarzy, którzy uczestniczą w turnieju oraz wszystkich uczestników tej imprezy. Rozumiem, super, jesteś cudowną dziewczyną, dziękuję ci pięknie.
super. Hubert, tam... Dawid, ruchy, Dawid, ruchy! Dawid, dawaj, następny bądź. Patryk, chodź. Pani dyrektor, mamy pytanie, ponieważ szkoła bardzo czynnie się włączyła w udział akcji charytatywnej. Proszę mi powiedzieć, że to jest jedyna akcja, w której szkoła bierze udział? Dzień dobry, nie, oczywiście, że nie. Robimy już, właściwie współorganizujemy już drugi taki event. Tydzień temu byliśmy współorganizatorami festynu charytatywnego we Lwówku. I dzisiaj ta impreza i mamy nadzieję, że będzie jeszcze kolejna w maju w sołectwie Rząsiny, bo tak się ze strażakami umówiliśmy. Rozumiem. A jak organizujecie te wszystkie zespoły i tą pomoc? Szybko. Reagujemy bardzo szybko. Mamy dużo fantastycznych przyjaciół, dzięki którym możecie dzisiaj zjeść ciepłą kiełbaskę. Możecie, wszyscy uczestnicy, zapraszamy bardzo serdecznie, mogą kupić fantastyczne ciacho, napić się ciepłej kawy, herbaty. Bardzo wszystkim za organizację i przyczynienie się do tego. Dziękuję. Właśnie chciałam zapytać, komu pani chce podziękować za organizację tej imprezy dzisiaj? Dziękuję fantastycznej klasie czwartej TI. Dziękuję panu Arkadiuszowi. Dziękuję cudownej pani Reni, którą tutaj widzimy. Ona zorganizowała nam bardzo dużo, współpracując ze swoimi sponsorami, którzy pracują razem z hotelem, w którym ona pracuje. Rozumiem. Bardzo dziękuję pani. Baby, I'll always be.
zdrowia dla Damiana i mamusi. Także tutaj całej szkolnej społeczności szkoły numer 1. Proszę przekazać. Oczywiście. Dziękuję. Cieszę się bardzo, wdzięczni za A cieszę się, że możemy w ogóle pomóc. Nie? W życiu różnie bywa i trzeba liczyć na siebie. Także. I mam nadzieję, że kiedyś my będziemy się mogli odwdzięczyć komuś. A ja mam nadzieję, że nie będzie takiej, że już będzie wszystko dobrze i nie będzie takich sytuacji. Najlepiej. Tak, żeby było tylko już jak najlepiej. Dziękujemy wszystkiego bardzo dobrego. Jeszcze raz. Zdrówka życzymy. Dziękujemy. Szybkiego. Royal Family,
teraz na kolana. Dam se radę. Ale on 45 lat czekał na taki medal. O, widzisz? Jednak byłem najbardziej. Gratulacje, brawa dla jarmarku, który się odbył wczoraj. Tak, 31 marca na terenie szkoły odbył się kolejny już jarmark wielkanocny. Piękne spotkanie wielopokoleniowe, ponieważ odbyły się we wszystkich klasach warsztaty, na których pracowali dziadkowie, rodzice, znajomi, wujostwo razem z dziećmi. Kleili jajka, koszyki, palmy, które potem były sprzedawane przed klasami. Było bardzo dużo osób towarzyszących, także tutaj wszystko nam zeszło. Natomiast na sali gimnastycznej odbyło się piękne przedstawienie związane z tradycjami świąt wielkanocnych. Niech nas połączą wielkanocne zwyczaje. Jasne. A jak długo trwało przedstawienie? Samo przedstawienie trwało około godziny. Także cieszę się bardzo, bo też wiele zacnych osób nas tutaj odwiedziło, z szanownych gości. A takim chyba nowym wątkiem i nowym elementem było to, że były z nami trzy szkoły średnie. Szkoła, zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych z Lubomierza, klasy mundurowe, pokazały, jak wygląda musztra. Zresztą wielu naszych absolwentów udaje się do szkoły średniej. Biedrzychowice, Dolnośląski Zespół Szkół, który tutaj przygotował catering, i nasz zgryfowa Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych prezentował swoje klasy ekologiczne i również catering organizował dla zaproszonych gości. Czy impreza była otwarta? Tak, impreza była środowiskowo otwarta, także tego dnia szkoła miała otwarte wszystkie drzwi i można było wejść na teren szkoły w dowolnym, wybranym czasie i korzystać ze wszystkich atrakcji, które były tutaj zaplanowane. A było ich naprawdę bardzo wiele. Szkoda, że nas to ominęło, ale w przyszłym roku się spotkamy, zobaczymy imprezę. Na pewno będzie. Dziękuję pięknie. Państwo będziecie. Dziękuję ślicznie.
Kraus.